Dobry wieczór, jeszcze raz siemaneczko, z kim się nie witałem. Dzień dobry i wieczór dobry. Moje ręce wpadł Zoo Simulator, Simulator Zoo. Do czego, słuchajcie, w jakie miejsca mnie tutaj kieruje życiorys, słuchajcie, że trafiam aż do symulatora Zoo. Ale tak sobie pomyślałem, przecież ja, kurde, lubię Zoo. Chodzę, byłem parę razy i w różnych miejscach, w różnych miastach, byłem nawet w Zoo. I w, słuchajcie, takich obiektach, gdzie są wystawiane zwierzęta w różnych miastach, nawet w Europie. Więc mówię, kurde, czemu nie? Skoro jest możliwość zobaczenia prologu symulatora Zoo, no to spróbuję, oczywiście z wielką chęcią. Albo mi się spodoba, albo mi się nie spodoba, nie wiem, zobaczymy, ale spróbować na samym początku, skoro to jest w ogóle prolog, i będzie dostępny za chyba kilka dni, może w granicach tygodnia, no to każdy może sobie pobrać ze Steama, zobaczyć jak to wygląda i ocenić, czy mu się to podoba, czy będzie grał w to, czy nie będzie grał. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszam was dzisiaj na prolog symulatora Zoo. Zaczynamy nową grę. Wprowadź swoje zoo. Słuchajcie, Zomałpa będzie. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale mi te wszystkie zwierzaki mi się kojarzą, takie typowo zoo, to mi się kojarzą z małpami. Zresztą jak gdzieś wyjeżdżam na wycieczki zagraniczne, a szczególnie te bardziej egzotyczne, na przykład gdzieś do Azji, to tam dużo tych małp jest. I także generalnie jakoś z małpą mi się bardziej kojarzy, chociaż na pierwszym planie jest nosorożec. Dobrze, Zomałpa. Tak to się będzie nazywało. Także witajcie, witaj Damianie, witaj Paweł Brzeziński, John Cenka, Paweł Brzeziński, Maciej Herod, Marek RBR, Quintus jest z nami oczywiście, Artur Krylukowski, jest tak, Gucpiński. Gucpiński, będę taki wirtualny Gucpiński. A w ogóle on jeszcze żyje? Bardzo fajnie kiedyś prezentował właśnie na temat zwierząt w zoo. Opowiadał. Kiedyś go słuchałem. No jeszcze jak byłem młodym człowiekiem. Iceman 85, siemaneczko, witajcie, witajcie. Chyba z mapką. Tak, z mapką też. Dobra. Kiedyś to zoo było lubianym miejscem odwiedzin i zapewniało ochronę wielu gatunkom zwierząt. Czas świetności masz ze sobą, teraz świeci pustkami. Może to ty przywrócisz mu dawny blask. Twój krewny zostawił ci w spadku nieruchomości. Jeśli się postarasz, może znów ujrzymy w zoo gości oraz zwierzęta potrzebujące domu. No a jak? Czekajcie, o, czekajcie, bo gra mi tu laga łapie jakiegoś. No, troszkę się musiał chyba tekstury powczytywać. Już się chyba powczytywały, czy nie się powczytywały? O, chyba gra prolog będzie miała pewne problemy. Ja mam ustawienia graficzne, na wszystko jest na maksa. Komputer będzie tutaj, komputer. Komputer, komputer. No i co tutaj mamy? Komputer. Można zrobić wiele istotnych rzeczy, adoptować zwierzęta, kupować przedmioty, sprawdzać statystyki. Sklep mamy. Adopcję zwierząt. Zarządzanie tymi zwierzętami. Można sprawdzić statusy zoo, ulepszać swoje narzędzia, mieć swoich pracowników, zrobić renowację, mieć powiadomienia. Ja to szybko przylatuję, słuchajcie, bo te gry się podobne są. Wdrożenie w działanie komputera. Zamykamy. Ciach. Dobrze. Komputer wyłącz. Kup spawary. Kup spawary. No to sklep. Sklepik. Tu mamy sklep. Spawary. Kup spawary. Dawaj. Dobra, mamy spawary. Super. Pręty trzeba kupić. Kupuję. Jedzenia nie ma. Czyli będzie house flipper teraz, tak? Podejdź do magazynu.
Ja chciałem już zwie rzekę, a tutaj słuchajcie, od samego początku trzeba robić chyba. Bierzemy spawarę. Cześć Baku, siemaneczko. Jak coś będę czytał, słuchajcie wasze komentarze, mam spawarkę. Aha, pręty jeszcze muszę wziąć, tak. To są pręty spawalnicze? Nie, jakieś takie do ogrodzenia chyba. A dobra, a dlaczego Andrzej Warszawski? O, tu będzie tygrys chyba. O, już się boję tygrysa. Dobra, zaraz sobie poradzimy. Trzeba będzie wyspawać. Dobra, a ja wam zadam pytanie, moi drodzy na czacie. Byliście zapewne w zoo, albo dawno już nie byliście, albo byliście jako młode dzieci. I pytanie jest do was. To jeszcze powinna być osłona chyba, nie? Taki spaw nałożony. Jakie w zoo najbardziej wam się zwierzęta podobały? Albo jakie zwierzę, albo jakie zwierzęta wam się najbardziej podobały? Michał, cześć. Wieczór dobry. Sebastianie również. O. Da-da-da-da. Adoptuj zwierzęta. Teraz będziemy mieć jakiegoś zwierzaka nowego. Muszę iść do komputera. Bober. Serio? Fancim? Fancim. Znaczy, Fancim to ocenia. Bober. Czekajcie, mamy zwierzaka. Nosorożca. Nosorożec biały. Wiek 14 lat. Nosorożec biały. Samica. Samiec. Samica, samiec. Mamy budżety na to. Im młodszy, tym droższy. Widać, tak? 5000 godzin. Koszt dostarczenia. Znaczy, jakaś jest waluta. Tak jakby bat tajski normalnie. Mi przypomina bata tajskiego. Weźmiemy nosorożca białego w wieku 41 lat. Bo muszę tutaj, wiecie, oceniać... mierzyć siły na zamiary. No tu. No tak. Dobrze. Damian, takie małe w wózkach. Czekaj, jeszcze muszę tylko przejść sobie gdzieś do... obejrzeć tego nosorożca. Nosorożec biały. Idziemy do klatki. Trzeba go wypuścić chyba, nie? Tak, nosorożcu, już zaraz wyjdziesz sobie. O, jakiś ty ładny. Słuchajcie, mamy live'a na żywo, więc możemy nazwać zwierzaka. Co prawda to jest prolog i to się pewnie jeszcze zmieni, ale możemy nadać imię zwierzakowi, a dokładnie nadać imię temu nosorożcowi białemu. A wy lubicie rysie, leniwce? O tak, Laurencjusz, leniwca to lubię. Zebry, słonie. Iceman, hipopotam. Cześć, Rafał. Grafika Marek dość przyjemna. No, nie jest zła. Kurde, każdy pisze inne. Karyna, bo samica. No, samica. Waldek, Laurencjusz. Nie, to ona jest. Samica. To nie bardzo. No jak ta? Reksio, ona. To jest samica. Słuchajcie, no patrzcie, co ja robię. No, Edek, samica. No, super. Brawo. Na razie to Damian ma najlepszą Karynę. Karina, może być Karina. Karina. Nie będzie. Chociaż Karina to mi do konia pasuje. No dobra, mogę zobaczyć sobie. Idziemy na wybieg. Jest. Karina. Więcej informacji. Pod I. Czekaj, mogę tak pod I zobaczyć? Pokaż no się. Czy trzeba kliknąć I? Aha, trzeba kliknąć I. Więc tak, nosorożec biały, co my tutaj mamy? Mamy wiek, mamy radość, radość nosorożca. Mamy jego głód, pragnienie i sen, relaks, zabawa, towarzystwo, środowisko, woda, 500 litrów, roślinożerca, optymalna temperatura między 20 a 34 stopnie Celsjusza. Lubi się bawić, jest agresywny i zrównoważony zarazem. Tutaj mamy jakieś błocko.
Błocko, czy co? O co tu chodzi? Ty, ale ty jak się nie baw ze mną. Takie błocko jest, czy co? Co to ma imitować? Chyba błoto. On się lubi chyba tarzać w błocie. Tak mi się wydaje. Podejdź do tablicy informacyjnej, sprawdź potrzeby zwierzęcia. Tutaj gdzieś jest jeszcze ta tablica. Aha, jest, jest. Cześć Daniel, witaj, witaj. Tu jest tablica informacyjna. Mhm. Musimy odkręcić zawór. Zawór wody dla Kipcia. Dla Kariny. Tylko ty mi, Karina nie ucieknie? Karina, ty tam nie wychodź. Aha, trzeba przytrzymać, dobrze. Podejdź do komputera w zakładce sklepu, kup jedzenie dla zwierzęcia. Karina, ty mi nie wychodź. Cześć Danko, siema. Symulator Zoo, tego jeszcze u mnie nie grali. Co ci tam, John wystaje? Sebastian, ja byłem w Ostrowie. W Ostrawie w Czechach, rozumiem, tak? 10 lat temu, nie miałem jakiegoś zwierzęcia ulubionego. Żadnego, Sebastian, nie wierzę. Trzeba kupić, wiecie co, tutaj trzeba kupić tego więcej. Z 18 kupimy tego peletu. Weź jedzenie z magazynu. Da się biegać? Da się biegać. Z shiftem można biegać. Mamy pelet. Co by to nie oznaczało. I trzeba szybciurem. Przejdź do koryta. Jest i koryto. Oho. Trzeba go po prostu nakarmić. Jeszcze kup pomyjkę ciśnieniową. O jest. Trzeba każde zadanie po kolei wykonać. Weź myjkę z magazynu. Odbierz porób. O, to by było dobre. Na to bym się pisał. Tak. Nie, czy Karina nawiała? Ty, a gdzie jest Karina? Karina! Jest! Coś musimy umyć kamienie. Umyć jej kamieniek, bo glonami zaszedł, nie? Strasznie, strasznie brudny jest. O mega, a fuj! Glony, a fuj! Trzeba zrobić tip-top. Piękny będzie kamieniek, tak. Tylko nie wiem co hipopotam ma do kamienia, no ale... Może coś ma, ja nie wiem. Coś jeszcze? Mamy umyć? A mi się wydaje, że to wszystko chyba, co? Tak, bo to zarosło. Ja dopiero przejąłem to zoo. I to jest strasznie zaniedbałe. Przypominacie się Król Lew, Sebastian? Czy mam siodło? Nie mam siodła. Nie, nie, siodła nie mam. Chciałeś osiodłać ten? Tego mojego nosorożca? To nieźle. Niezłe masz pomysły, powiem ci. Nie wiem, co ty tam pijesz, Piotrek, ale pomysły masz niezłe. Myjka ciśnieniowa. Wszystko zejdzie. Wszystko nam tu zejdzie. Będą piękne kamienie. Ajajajajajaj.
nawet... O, już. Pizdu. Już jest czysto. Spawarkę. Arma, tu nic nie mam. Przy pomocy slidera otwórz zo. Slidera w zakładce statystyki komputera. W zakładce slidera i czekaj na pierwsze opinie. Zaraz się okaże. Tak, to jest koniec prologu. Dziękuję za uwagę. Otwieramy zo. Reputacja. Zwierzęta ogółem. Jeden. Słoneczna sawanna. Otwórz zo. Czekaj na pierwsze opinie. Ktoś wchodzi? Panie, jakby ktoś wchodził i ja bym widział jakichś ludzi, co sobie oglądają. A tutaj nie ma żadnych drzwi? Nie ma... Nie? Nic? Tak? Nie? Nie ma? Ale są jacyś ludzie w ogóle? Ktoś tu wchodzi? Są jakieś alejki? Są. Są alejeczki. Tak, 96%, ale czyste. No jest tam, widzicie ten nosorożec mój. Tu jest nawet taka wiata drewniana. Tu go można obserwować, ale ludzi nie ma. Nie ma. Cześć Kamil. A to sobie pooglądaj mody, jak się powinno myć. Potrzebujesz wkrętarki. Zobacz sobie, jak się myje ciężarówki na przykład. Jak się myje dostawczaki. Zobacz się, jak się myje karszerem. O, są pierwsi ludzie. Jak zobaczysz, to możemy rozmawiać wtedy. Nie podoba im się. Są wkurwieni. Wszyscy z czatu do zoo. Dokładnie. Do zoo. No. Piękne, nie? No, to ja kupiłem. Podoba ci się? Chyba ci się róg podoba. U nosorożca. Nawet dwa. Jeden większy, drugi mniejszy. Cześć, Marcin. Na razie danko nosorożec. Na razie nosorożec jest. Biały. Nosorożec biały. Muszę poczekać na pierwsze opinie. A tutaj kolejne są. Kolejne wybiegi. Zwierzątek. Nie wiem, to może będzie małpa. Uwaga, sprawdź pierwszą opinię gościa w szczegółach. Idę na komputer. Tak, Sebastian, idziemy do zoo. Ja nie wiem, jak to leci, ale jakoś tak. Pierwsze opinie. Gdzie są te opinie? Tu są. Nosorożce mają pusty wybieg. Potrzebują więcej dekoracji. Nie ma dekoracji wybiegu. Okej. Idź do wybiegu, umieść... Idź na wybieg, umieść dekoracje na wybiegu. Lecę! Lecę! Kuźwa. Sianko. Gdzie ci to sianko dać? Tak, żeby może ludzie nie widzieli, nie? O, czekaj, V. Zabawki ma. Drapak do rogów. O. Altana dla nosorożców. Nie. To on już ma. Siano nie ma. Kupię mu zabawkę. Nosorożec i zabawka. Serio? To coś będzie się tym bawiło? Sprawdź opinię. Ja bym chciał zobaczyć, jak on się tym bawi. Karina! No weź się pobaw.
Ty mnie na roga chcesz wziąć. Dobra, idę stąd. Sprawdź opinię w komputerze. Znowu opinię. Wy mnie zamuczycie z tym komputerem. Czekajcie, coś jeszcze. Potrzebują więcej dekoracji. No, czadział ty. Na drugim wybiegu znajduje się strasznie straszne schronienia. Mam nadzieję, że żadne zwierzę nie będzie musiało żyć w takich warunkach. Leśna nora. Zdaje się, że będzie teraz leśna nora. Kup młot. Łopatę też. Co teraz? Odbierz młot i łopatę. O panie. Oni mnie zarąbią tą robotą tutaj. Gdzie jest to? Jest. A mogę to też wziąć? Piątka. Tak, żeby nie la... Nie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. To jest łopata? Podejdź do starego szałasu. I co, do sanepidu chcesz mnie wysłać? Tutaj. Teraz czekajcie, co to jest? Podejdź do starego szałasu. Młot. Mam młot. Użyj młota do zniszczenia starego szałasu. Ależ jebłem. To takie zoo budowlanie. Trzeba trochę pobudować, żeby mieć zoo. Ależ. I takie jebnięcie jest konkret. O, coś nie poszło. Jakie wanięcie. Dobra. Ściana dekoracyjna. Gdzie ona jest? Ależ ona ładna jest. Ja bym chciał ją zostawić. Teraz co? Łopatką to trzeba pozbierać. Ależ wymyślili. Ależ wymyślili. Cześć Mateusz. Coś jeszcze? Posprzątaj gruz pozostałe po zniszczeniu szałasu. A ja już nie mogę. A ja nie mogę. Patrz, nie mogę teraz tego zrobić. Może jest... Aha, kontener jest. Worek na gruz. Cześć Jacku. Damian, wjedziemy z ekipą Construction Simulator, szybko to ogarniemy. No kurde. Damian, jakbyśmy tutaj weszli z naszą ekipą, to byłoby chwila, moment i nie ma w ogóle, wiesz, nie ma co sprzątać wtedy. Jeszcze jakiś gruz został? Jeszcze coś zostało, tam. Jest i pan z brat z Turcji. Jest brat z Turcji. Oj, dawno cię nie było. Tak, niedzielne odmrużenie. Już starczy. Już starczy. Teraz jest niedzielne odmrużenie. Sprawdź opinię w komputerze. Teraz jest zoo i niedzielne odmrużenie. Tak, brat z Turcji. Dobrze, żeś to nazwał. Kolejna. Kolejne info. No, seryszce mają pusty wybieg, więc dekoracji, tablica informacyjna. Jakby miała zaraz spaść. Znowu coś ode mnie chcą. Kup krętarkę. Krętarkie. Dawaj, gdzie wkrętarkia. Jest. Trzeba teraz zapewne coś iść. Odbierz krętarkę z magazynu. Majster musi wszystko nosić ze sobą. Dobra, gdzie to jest? Tam. Opraw tablicę. Ona, tablica była na zewnątrz chyba.
Zresztą tam byłem przed chwilą. Daniel trzyma się do następnego live'a. Biegnę poprawić tablicę informacyjną. Muszą wiedzieć, co to za zwierzę. Aha, jeszcze mi nie gra jest. Serio? Super. Jestem zajebisty. Aha, i to tak każdy trzeba. Świetny. I od nowa. Jak nie trafisz, to od nowa. Minigra dla każdej śruby jest. Po prostu. Serio? To mu się nudziło, ewidentnie. Dobra, no mamy tablicę informacyjną. Biały nosz, no ale po polsku też mogłoby być. Lecimy dalej. Teraz muszę kupić tablet. Ładny, nie? No co rożec, proszę pani. Piękny. Tak, iskry idą tak, aż się pali ta wkrętarka. Pali się normalnie. Muszę kupić jeszcze tablet. Co teraz? Sprawdź na tablecie opinię. Gdzie jest tablet? To jest spawarkę, a ja gdzie jest ten mój tablet? Idź do komputera i kup... Sprawdź na tablecie opinię. Myjka, młot, łopata, wiertarka. Nie mam? A może w magazynie jest? Tablecik. Gdzieś tu jest. Ja go nie widzę. W magazynie nie ma właśnie. A poczekaj, a to? Wiecie, że tableta nie ma? W tym burdelu też nie ma. Nie wiem, gdzie to jest. Był i nie ma. Amba Fatima. Był pod się, ale się zbagował. To jeszcze raz? Pod te, to tablet pod te. Nie. A to nie jest to? Pod tabulatorem mam. Wiecie co? Pod tabulatorem mam chyba. Leśna nora jest naprawiona. Pod tabulatorem mam. Otwórz encyklopedię. Tu są jeszcze potrzeby. Aha, i czego mu potrzeba? Korzystając z komputera, zaadoptuj zwierzę odpowiednio do wielkości wybiegu. Gazela, struś. Słuchajcie, a... Moment. Dobra. Moment, spoko. Zaraz. Ale tutaj mam nowy wybieg dla zwierzęcia jakiegoś. I pytanie, jak myślicie, to dla kogo to może być? Czy na to mam wypuszczać? A co on tutaj ma? O Jezu, owoce. Tylko owoce i warzywa. Kup nowego mieszkańca zoo. Owoce i warzywa. Zaraz zobaczymy. Jakie zwierzę tu wpierdziela owoce i warzywa? Tak, stabem. Tak, olej. Tak. Zaraz zobaczymy, jakie zwierzę używa dieta. Owoce i warzywa. Wszystkie. Mogę mieć słonia, strusia i gazelę. A co mogę kupić? Słonia chyba nie mogę. Ale mogę gazelę, albo... No, sorożca już mam. Gazelę, albo strusia. Gazela, albo struś. No, wybierajcie. Co? Gazela, albo struś. Kasę mam na to.
Co? Gazele? Gazele chcecie. Gazela. Samica. Dobra. Dajcie gazela. I ona... Czekajcie. Tu był nosek. Tutaj był nosek. A tu będzie w leśnej noży. Dobra. Także mam drugie zwierzątko. Wypuść nowe zwierzę i mieszkańca przerzucił lewy i nadaj mu imię. Nadaj mu imię. Jak to się to imię nadawało? Trzeba go wypuścić, nie? Teraz ta. To będzie gazela, to będzie lama. Ty jesteś lama. Gazela to lama. Teraz tak. Muszę mu kupić warzywka i owoce. No dobrze, ale gdzie? Uzupełnić miskę. Ale bryka, ale bryka. Uczyni gazela? Chciałbym kupić warzywka. Tego też trzeba tutaj kupić trochę chyba więcej. Może, o, może tyle, za tysiaka. I tutaj też damy, tak, za tysiaka. I owoce. Teraz pewnie trzeba będzie... Po te rzeczy iść. To będzie tak i pod ósemką będzie... Będzie to. O, spoko. Warzywa i owoce. Sam bym zjadł. To się odzywa w ogóle. Sporo tego trzeba wrzucić. Siódemeczka. Aha, wiecie co? Bo ja mu tutaj chyba same te warzywa wpierdzieliłem. No dobra, trudno. Wodę masz, nie? Sprawdź nową opinię. Zobaczmy, jak to bryka. Tu jest też tablica informacyjna, gdzieś powinna być, dla tego zwierzęcia. I radość jest. Lama, gazela, lama. Wiek 11 lat, głód, pragnienie, sen, relaks, zabawa, towarzystwo. Opinię to mogę z tabulatora wziąć, nie? Mamy leśną norę. Chciałem skorzystać z toalety, ale ona jest obrzydliwa. Renowacje. Mamy renowacje. Poczekalnia, budynki, biuro, magazyn, toaleta. Ulepsz wkrętarkę. Wkrętarka poziom drugi. Napraw kolejne tablice informacyjne. Gdzie to było? To będzie na zewnątrz pewnie. Tak jak i tamta. Nie, już nie latam. Już teraz nie latam. Czekaj, gdzie ta tablica była? Ty, bo ja nie widzę, gdzie ta tablica jest. O kurde. Ty stary, gdzie ty widzisz tą tablicę? Tą, że to? Mam wkrętarkę, stary. Mam. Ty. Idą iskry, idą. Dobrze. No ale kurde robota, co wre. Dobra, i ostatnia. Super. Sprawdź opinię. Dekoracje. Teraz trzeba będzie robić dekoracje. I tak w kółko, panie. Idź do wybiegu kryjówka w dżungli. Kryjówka w dżungli? Można sprzedać.
Sprzedaj stare dekoracje. Stare dekoracje. To jest dekoracja? Ale wiecie co? Nie bardzo wiem, jak to zrobić. O, tu można. Dobra. Sprzedaj stare dekoracje. Chyba jeszcze nie wszystko. Gdzie tutaj jeszcze coś może być? Bo nie widzę. Tu jest woda. Ja już więcej dekoracji nie widzę. Tu są jakieś gałęzie, konarki. To jest dekoracja? Nie. Czy będą lwy? A skąd ja mam wiedzieć, Rafał? Mam nadzieję, że będą. Jak za to powinny być lwy. Sprzedaj V, dekoracje. Patrzę, czy nie ma jakiegoś wybiegu starego. Znaczy, dla mnie to jest dekoracją, ale tego się nie... O, jest. Dobrze. To się da. To jest na warzywa i owoce. Ja pierdzielę. Szubienica. Szubienica już poszła. Tak, szubienicę już sprzedałem. Ale wieszcie co? Jeszcze coś. Jeszcze coś. Nie bardzo wiem co, ale jeszcze coś. Co tu jeszcze jest takiego? Już więcej nic nie ma. Ta siatka? Nie. Kurczaki, no. Ja już za bardzo nie widzę. Co by tu mogło być? Donice stoją? Donice. A, donice stoją. Kurde, masz rację. Super. Adoptujemy nowego zwierzątko. Nowe zwierzątko. Ale nie mogę z tego poziomu. A czemu? O, słonik jest ładny. Słonia to bym wziął. Może ja muszę stąd wejść? Poczekajcie, może ja muszę stąd wejść. No, Mirosław, dobry wieczór. Tak, Michał, spostrzegawczy jesteś. Plusik dla ciebie. Dla spostrzegawczość. I teraz... Nie wiem, czy ja nie adoptowałem tylko i wyłącznie z komputera. Chyba adopcja była z komputera. Ale wziąłbym słonia. Jakby teraz była opcja, to bym wziął słonia. Tak, adopcja jest... Jest... O, coś się odblokowało. Jest słoń! Jest i samica, i duży słoń. Słuchajcie, z kłami, czy bez? Samiec, czy samica? Jeszcze hipcio jest, hipcio. Mi się podoba samica słonia, bo ma takie fajne kły z przodu. Trochę kosztuje, ale fajna jest. U Kariny nie ma. samica. Rafał samiec, Iceman samiec, że większy jest słoń? Słoń trąbialski, samica. No samica ładna jest, bo ma te kły takie, nie? Dobra, będzie samica. Dobra, spoko. Teraz tak, wypuść nowe zwierzę. Idziemy na wybieg, nowe zwierzę wypuścić. Czy optymalizacyjnie mogliby to jeszcze trochę popracować nad tą grą? Delikatnie się przycina w pewnych miejscach. Nowe imię zwierzakowi, słoniowi. Trąbalski. Słoń trąbalski, nie? Chyba pasi.
Sprawdź opinię. Chodźcie, zobaczymy słonia. Duży jest. Duży jest. Spory jest. O, byczek. O, byczek jest ten słoń. Nawet ładnie graficzny jest. To jest ona. Powinna być trąbalska, kurczę, trąbalska. Jakie dźwięki ma. Te fajne. Dźwięki ma fajne. Nic w tym zonie można zjeść. No raczej. Przejdź do placu na zewnątrz. Ładne, te słonisko jest ładne. Samice mają wiele ładniejszych rzeczy od samców. Ale znowu samce mają coś dłuższego od samic, nie? Ty, ja muszę wejść na zewnątrz. Jakie? Samice wybredne? No. Rodzaj żeński, to wybredne. Wybierz miejsce budowy i kup budkę z hot dogami. Buda z hot dogami. Oj, czekaj. Coś tu było. Miejsce budowy. Jest, hot dogs. Jest. Urko, komputer, tablet i otwórz kategorię pracownicy. Super. Ogrodnik, sprzedawca hot dogów. Ele. Nie, to nie będziemy sprzedawać. Ty masz sprzedawać. Parówy. Kup w sklepie automatyczny dozownik jedzenia. Odbierz dozownik z... O, do magazynu muszę lecieć. Nie no, już można zjeść hot dogi, już kupiłem. A u gazeli jest stolik szwedzki. No, w sumie. Muszę jeszcze dozownik zamontować. Gdzież ten dozownik jest? To jest to? To? Dozownik żywności. Na korycie, ale którym korycie? Zamontuj dozownik na korycie. Tylko do czego? Ja mam do gazeli to? Gdzie ja to mam zamontować? Toż to jest pytanie. Słuchajcie, gdzie to trzeba zamontować? Macie pomysł jakiegoś? Gazela! Kurwa, nie na rogi! Gdzie ja mam to zamontować? Nie ma jeszcze alpaki. Jest gazela, jest nosorożec biały i jest samica słonia. Nie nakamiłeś słonicy. A może to tutaj gdzieś trzeba je zamontować? Jak myślicie? Aczkolwiek ona te, ona warzywa je i owoce. Wody ci nie wlałem, kochana. Raz ci wleję. Zamontuj dozownik na korycie. 9, wiecie co? No nie wiem, ty. Tu. To jest to? Kup karmę i napełnij dozownik. Ja mam karmę. Koryco z jedzenia jest... Dozownik napełni. Ale tego... Tam ile... Zobaczcie, ile tam tego wchodzi. Kolejny worek. Teraz dopiero. Dzięki za grę. Ile mi to zajęło? 44 minuty. To był prolog za symulator. Słuchajcie, nic więcej tutaj nie będę w stanie zrobić. Albo się podobało, albo się nie podobało. To już kwestia oceny waszej. Powiem wam, że... znaczy, zobaczymy. Jeżeli ja dostanę tą grę, to ona się pojawi u mnie na kanale. A jeśli nie, to zobaczymy. Jeszcze nie wiem.
Także tak wygląda prolog, on chyba będzie dostępny za kilka dni. Coś mi się kojarzy 30 chyba... 30 marca. No, także poszło szybko, nie? Wzo Simulator Prolog. No dobra, to dziękuję wam bardzo za uwagę. No i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, cześć.